Cześć, cześć, witajcie. Tutaj Ola Gościniak z bloga Jestem Interaktywna, a dzisiaj mam dla Was live fajny, live specjalny na temat tego, jak zrobić stronę, dlaczego strona internetowa zawodzi. Dajcie mi sekundkę, bo jeszcze chciałam jedną rzecz tutaj przy okazji włączyć nagrywanie. Bo uważam, że ten temat dzisiaj jest na tyle fajny, żeby jeszcze też włączyć nagrywanie i zrobić z tego tematu podcast. Więc teraz już mamy wszystko. Jestem w tylu miejscach, że uhuhu, gdzie tu patrzeć? Słuchajcie, tutaj mamy Clubhouse'a, mamy Instagram, witaj Instagram, mamy tutaj YouTube'a oraz Facebooka. I jeszcze teraz tutaj włączyłam nagrywanie audio, żeby za tydzień się pojawił podcast. Więc zobaczcie, za jednym razem, za jednym zamachem, tutaj tyle różnych materiałów przy okazji tego nagrywania powstanie. Recykling treści jest jak zwykle super. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, będziecie chcieli o coś pytać, to zachęcam do tego, żeby tutaj od razu mi je zadawać. Ja dzisiaj podczas tego live'a będę starała się zaglądać na wasze komentarze i też się do nich ustosunkowywać, ponieważ ten dzisiejszy live będzie też takim trochę zaproszeniem do najnowszego wyzwania, bo słuchajcie, już mogę to ogłosić. W dniach 20 do 22 kwietnia będzie miało miejsce wyzwanie strona www z pomysłem. I słuchajcie, przez 3 dni będziemy przegruzowywać, przekopywać, układać jak cegiełka po cegiełce fundamenty pod skuteczną stronę internetową, która po prostu działa, która sprawia, że odbiorcy walą do Was drzwiami, oknami. I tym będziemy się w tym wyzwaniu zajmować. I ja już Wam powiem, że to wyzwanie będzie miało miejsce 20-22 kwietnia, ale już od dzisiaj można się do niego zapisywać pod adresem ola.gpl/wyzwanie, do czego Was zachęcam, bo naprawdę będzie się działo. To wyzwanie będzie inne niż poprzednie, będzie się bardzo dużo rzeczy działo na Instagramie i będzie dużo takich rzeczy, żeby się też poznać wzajemnie, więc jeszcze dodatkowe win-win, nie dość, że zaplanujecie skuteczną stronę internetową, jeśli jej jeszcze nie macie, albo jeśli już macie, to przeorganizujecie ją tak, żeby była skuteczna, to jeszcze możecie zyskać dla siebie, dla swojej działalności fajnych odbiorców właśnie na Instagramie. Dobra, to tyle tytułem wstępu do naszego wyzwania, a ja już zapraszam Was do dzisiejszego live'a. Więc słuchajcie, cześć. Ja się nazywam Ola Gościniak, prowadzę bloga Jestem Interaktywna i mam ogromną przyjemność witać Was dzisiaj na live'ie. W temacie, który jest poświęcony temu, dlaczego wasza strona internetowa zawodzi. Spisałam na dzisiaj specjalnie takie 3 najczęstsze problemy, takie powody, które pojawiają się, że strona zawodzi, i chciałabym także na nie wam opowiedzieć, jakie są rozwiązania tych najczęstszych problemów. Więc taki mamy temat na dzisiaj. Ten live myślę, że potrwa około pół godziny i po tym czasie może jak będziecie jeszcze mieli jakieś pytania, to jakaś sesja Q&A będzie jak najbardziej wskazana. Okej, widzę, że już tutaj mamy sporo osób, jak na 8 rano. Mówicie, że okej, super, właśnie zapisałam się na wyzwanie, świetnie. Mariola mówi, że kupiła kolejną domenę i chce założyć nową stronę, świetnie. Mariola jeszcze mówi, że przerobiłam twój kurs, przeprowadziłam 5 live'ów z 2 kamer, kurs petarda. Dzięki wielkie. Słuchajcie, jakby ktoś chciał kurs, twój webinar, to jeszcze może zapowiem, że w dniach od 22 do 30 kwietnia na wybrane kursy, na kurs właśnie twój webinar, WooCommerce i twój kurs online będzie zniżka urodzinowa, bo mam urodziny 30 kwietnia, więc jakby ktoś był zainteresowany i na e-booki będzie też zniżka, to możecie się wstrzymać z zakupami do tego czasu. Dobra, lecimy, bo ja tutaj mam przygotowane tematy, przygotowane notatki tutaj na dzisiaj mam. Wszystko jest gotowe, możemy lecieć. Więc przygotowałam 3 najczęstsze problemy, które pojawiają się przy tym, jak mamy własną stronę internetową i jak temu zaradzić. I ten live, tak jak wspomniałam, przyda się osobom,
które jeszcze nie mają strony, bo już będą mogły zaradzić zawczasu, ale także będzie bardzo, bardzo ciekawy dla osób, które być może już mają strony internetowe, ale czują, że kurczę, coś tu jest nie tak, no mam niby tą stronę, no ale ona nie działa do końca tak, jak ja bym chciała, nikt na nią nie wchodzi, jak już wchodzi, to wcale to ucieka albo w ogóle nie korzysta z oferty, co się dzieje, więc na te tematy dzisiaj odpowiem. Więc te trzy problemy, które najczęściej się pojawiają, to pierwszy z nich jest taki, że nikt nie przychodzi na moją stronę internetową. I co możemy z tym zrobić? Jeśli właśnie boisz się, że stworzysz stronę internetową i nikt do niej w ogóle nie będzie wchodził, nikt na nią nie wejdzie w ogóle, jedyną osobą, która będzie wchodziła na tą stronę internetową będziesz ty, twoja mama i nie wiem, no, twój partner, chłopak, mąż, czy na odwrót partnerka, żona, dziewczyna, i cała to będzie trójka osób, które wchodzi na stronę, to rzeczywiście tutaj warto jest pomyśleć nad trzema rzeczami, które mogą sprawić, że zaradzisz temu problemowi. Przede wszystkim warto jest zastanowić się nad grupą docelową. Jeśli nikt nie przychodzi na twoją stronę, okej, to zastanów się, kto w ogóle ma na tą stronę przychodzić, czyli trzeba bardzo poważnie podejść do tematu określania swojej grupy docelowej. I tutaj, jeśli chodzi o ten temat, to warto zastanowić się nad demografią, ale często jest tak, że właśnie my określamy tą grupę docelową, tak sobie myślimy, że no okej, demografia, no to będzie powiedzmy kobieta 25-45 i w ogóle i w sumie to tyle, nie? I co to nam dało? No czasami coś da, ale w wielu przypadkach sama demografia nie wystarczy. I tutaj jeśli chodzi o grupę docelową, przede wszystkim, żeby to miało ręce i nogi, żeby to nam to było dla nas coś, z czego możemy skorzystać przy planowaniu naszej strony internetowej, to warto się zastanowić, no okej, jest to ta kobieta 25-45, ale po pierwsze, po co ona ma wejść na tą naszą stronę? Jaki jest jej powód? Może jakie są jej problemy, bolączki? Jaki jej problem ta nasza strona internetowa ma rozwiązać, tak? Albo zastanówmy się, jaką wartość ta strona internetowa ma dać tej osobie. Dobrze jest się zastanowić, nawet wyobrazić sobie taką kobietę z tej naszej grupy docelowej, nadać jej imię, to jest tak zwane nadawanie persony, zwizualizować ją sobie i za każdym razem, kiedy coś tworzycie na stronę internetową, czy to jakiś nowy artykuł, czy to piszecie teksty na jakieś podstrony, czy wybieracie kolorystykę, czy wybieracie cokolwiek, to właśnie sobie mieć przed głową tą jedną konkretną osobę, taką przedstawicielkę tej grupy docelowej, niech będzie to powiedzmy Ania Kowalska, która mieszka w Poznaniu na przykład, zajmuje się na co dzień tym i potem, kiedy tworzycie te wszystkie materiały na stronę internetową, to sobie wyobrażacie, no okej, ale czy to Ani by się spodobało? I to jest jedno z takich ważniejszych rzeczy, żeby rzeczywiście ta strona internetowa była dostosowana do grupy docelowej, bo często jeśli nikt nie przychodzi na stronę internetową, to wynika też z tego, że my nie wiemy, do kogo piszemy i nie zastanawiamy się, nawet jak gdzieś promujemy tą stronę w social mediach i tak dalej, to nie wiemy, kto jest tą grupą docelową i próbujemy jakoś tak bezosobowo pisać albo tak niby do wszystkich, ale do nikogo i jest to też jeden z takich ważniejszych powodów, przez które nikt nie wchodzi na naszą stronę internetową. Drugi powód, dla którego nikt nie przychodzi na stronę internetową, to też może być identyfikacja wizualna. Ja też ostatnio na Instagramie, bo ja w każdy piątek robię taki audyt waszych stron internetowych na Instagramie, też była taka sytuacja, zrobiłam taką świąteczną edycję audytu, gdzie sprawdzaliśmy kolorystykę, rozmawialiśmy o kolorystyce zielonej na stronach internetowych, bo stwierdziłam, że kolor zielony taki wiosenny, świąteczny i tak dalej, więc była taka edycja świąteczna strony internetowej w zielonej kolorystyce. I słuchajcie, jednym z przykładów była strona, która zajmowała się tematyką BLW, czyli Bobas lubi wybór, czyli żywienie dzieci taką metodą. I słuchajcie, ta strona była w kolorystyce niebieskiej i ja się skontaktowałam z osobą, która prowadzi tą stronę. Dlaczego taki wybór? Okazało się, że wybór był taki, bo po prostu ta osoba lubi kolor niebieski. Natomiast niebieski jest uznawany jako kolor taki niesmaczny, wręcz często trujący z tego powodu, że
w naturze jest mało rzeczy jadalnych w kolorze niebieskim. I my podświadomie nie będziemy wybierać do jedzenia rzeczy, które mają kolor niebieski, po prostu. I przez to, że taki kolor miała ta strona, to ja zasugerowałam, że kurczę, wiesz co, może być konieczna zmiana kolorystyki, ale przez to warto jest na samym początku, jak zaczynamy działać nad stroną, dobrze wybrać taką identyfikację wizualną, bo potem jak już są zmiany, to naprawdę może być to dosyć problematyczne, zwłaszcza, że jeśli już prowadziliśmy stronę, mamy jakieś produkty, nie wiem, e-booki i tak dalej, wszędzie ta kolorystyka jest zrobiona, to może być to problematyczne, a może też być trudne dla naszych odbiorców taka zmiana, bo wiadomo, niektórzy ludzie się naprawdę przyzwyczajają do jakichś marek, jak to wszystko wyglądało i wtedy może być też problem, że nie będą rozpoznawali naszej działalności, ale zdecydowałyśmy się z osobą, która prowadzi tą stronę, że po prostu zrobimy zarówno u mnie w social mediach ankietę dla osób, które nie znają tej strony, jak i ona zrobi wśród swoich odbiorców też, bo ma grupę tam kilka tysięcy osób, na Facebooku też zada pytanie odnośnie tej kolorystyki. I słuchajcie, wyszło, że zarówno nowi odbiorcy, jak i osoby, które już znają tą stronę, jak jeden mąż zagłosowali, że trzeba zmienić tą kolorystykę niebieską, więc warto jest na samym początku też przemyśleć tą identyfikację pod to, że jak już znamy tą grupę docelową, żeby pod nich ona była, tak? Bo potem może się okazać, że nasze założenia, że coś nam się podobał, jakiś kolor, niekoniecznie będą miały odzwierciedlenie wśród naszej grupy docelowej i wśród tematyki, którą poruszamy. I to też może mieć niestety odzwierciedlenie w tym, że nikt nie przechodzi na stronę internetową, bo po prostu jak zobaczyli temat dzieci, kolor niebieski, to myśleli, że to jest związane na przykład z medycyną, z jakąś opieką lekarską, psychologiczną i tak dalej, bo bardziej w takiej tematyce kolor niebieski dla dzieci się po prostu kojarzy. Okej, okay. I trzecie rozwiązanie problemu, dlaczego nikt nie przychodzi na twoją stronę internetową, to będzie zawartość. I tutaj naprawdę bardzo, bardzo ważne jest to, żeby przemyśleć, co ma być na tej stronie internetowej, jakie problemy ma to rozwiązywać, dla kogo to jest, tak? Jaką wartość ma to przynosić, żeby to rzeczywiście było coś mega fajnego, mega ważnego, przydatnego tym odbiorcom. Bo jeśli nikt nie przychodzi na twoją stronę internetową, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że po prostu nic nie ma tak ciekawego dla takiej osoby na tej stronie internetowej. Więc dobrze jest sobie to wszystko przemyśleć, czyli podsumowując, jeśli nikt nie przychodzi na twoją stronę internetową, to zastanów się nad grupą docelową, kim są osoby, stwórz taką jedną konkretną personę, zwizualizuj sobie, niech będzie to Ania Kowalska, Jan Kowalski, nie ma to znaczenia, jak nazwiesz, nazwij tak, żeby tobie się po prostu zawsze dobrze ta osoba kojarzyła i gdzieś tam z tyłu głowy, żebyś przy tworzeniu treści różnych materiałów miała tą osobę w pamięci. Kolejna rzecz to jest identyfikacja wizualna pod grupę docelową, pod to, żeby to było atrakcyjne dla tych osób, które mają do ciebie trafić i też pasujące do tematyki, którą poruszasz. I trzecia rzecz to zawartość, czyli niech to będzie coś przydatnego, merytorycznego, wartościowego dla osób z tej grupy docelowej, żeby to rzeczywiście rozwiązało ich problemy, żeby to było dla tych osób przydatne, to jest istotne, czyli po prostu zastanów się, rozpisz właśnie sobie to wszystko, to warto jest na kartce wszystko zrobić. Ja też tutaj o tej zawartości mówię z tego powodu, że na tym wyzwaniu, które będzie miało miejsce 20-22 kwietnia, my będziemy właśnie się tym zajmować, będziemy rozmawiać o grupach docelowych, o identyfikacji wizualnej, o zawartościach, o zawartości strony, co na tej stronie ma rzeczywiście być, żeby odbiorcy do niej walili drzwiami od oknami, żeby nie było tego problemu, że nikt nie przychodzi na twoją stronę internetową. Okej, okay, więc mamy ten pierwszy punkt poruszony. Drugi punkt jest taki, że ludzie uciekają z mojej strony internetowej. Ja się tak nastarałam, tak się starałam. Tyle pracy włożyłam w tą stronę internetową, a ludzie przychodzą, a ja w statystykach widzę, że oni po prostu pach, uciekają. Więc jeśli już masz stronę i coś takiego się u ciebie dzieje, bądź jeszcze nie masz strony, a boisz się, że ludzie po prostu będą od niej uciekać, to
Znowu mam trzy informacje, trzy rzeczy, nad którymi warto się przyłożyć na etapie realizacji strony, bądź jeśli chcesz ją przebudować, jeśli już masz. To są takie trzy rzeczy. Pierwsza z nich to jest tematyka, czyli znowu zastanawiamy się, jaki temat poruszamy. Być może niech będzie to jakaś nisza, taka, żeby cię wyróżniła wśród na przykład konkurencji, wśród twojej branży. Jeśli chodzi o tą tematykę, to zastanów się dokładnie, jak ten temat ugryźć. Jeśli chcesz prowadzić właśnie w jakiejś konkretnej tematyce, z czymś już jesteś dobry, masz jakieś hobby albo jakieś doświadczenie zawodowe i już mniej więcej masz to sprecyzowane, to super. Natomiast znowu zastanów się, jak tą tematykę poruszać na stronie internetowej, w jaki sposób. Bo też w każdej tematyce możemy to robić na kilka rzeczy. Czyli znowu mamy grupę docelową i powiedzmy, ja poruszam tematykę stron internetowych i ja u siebie się skupiam na grupie docelowej osób, które tworzą stronę internetową. Dla siebie, tak? Natomiast mogłyby to być też osoby, które robią strony internetowe dla innych, tak? Zawodowo się tym zajmują. To tak naprawdę jest inna grupa docelowa. Więc też w tej tematyce dobrze jest pokryć takie, jakby to powiedzieć, zagadnienia z tego waszego tematu, które będą interesowały waszą grupę docelową, tak? I ja na początku, jak zaczęłam prowadzić bloga, właśnie taki błąd popełniłam, bo ja wiedziałam, że ja chcę uczyć osoby, które dopiero zaczynają, chcą tworzyć stronę internetową dla siebie, swoją pierwszą, a zaczęłam pierwsze artykuły na blogu naprawdę z grubego kalibru, jakimś tam takich, powiedzmy, wyjątkach albo takich bardzo skomplikowanych rzeczach w CSS-ie. Jakieś pierwsze moje artykuły to były kawałki kodu i w ogóle taki jakiś dziwny pomysł miałam. Dopiero po jakimś czasie nauczyłam się, że no nie, trzeba zacząć od początku i mieć cały czas przed sobą tą Anię Kowalską czy tą osobę z waszej grupy docelowej. Tak wtedy, gdybym ja o tym wiedziała, te 5 lat temu, 2015 to był grudzień, no 5 i trochę lat temu, to ja bym wiedziała, że palnęłabym się w ten łeb i a co by Ania na to powiedziała? Słuchajcie, Ania to jest osoba, która nie ma strony internetowej, chce założyć działalność gospodarczą, zrobić swoją pierwszą stronę internetową i wchodzi na mojego bloga, a tam pierwszy artykuł, słuchaj, taki blog kodu i zobaczcie, ale to jest ciekawe, nie? I ona by spojrzała, no dobra, to może jednak nie zrobię tej strony samodzielnie, może jednak zatrudnię kogoś, nie? Więc to jest właśnie ważne w tej tematyce, że wasza tematyka, wasza ta branża, dział, powiedzmy, jakim się zajmujecie, może być bardzo, bardzo rozległy, ale ważne jest to, żeby wybrać taki wycinek, który zainteresuje waszą grupę odbiorców i rozwiąże takie problemy, jakie oni mają, tak? I to jest turbo istotne. Kolejna rzecz, dlaczego ludzie uciekają z waszej strony internetowej, to warto się zastanowić, jakie funkcje ta strona internetowa ma spełniać. Czyli najpierw jest pierwsza rzecz to, że tematyka jest pod odbiorców, żeby nie uciekali z tej strony, żeby znaleźli to, co ich interesuje. Druga rzecz to funkcje, żeby spełniała właśnie takie funkcje, jakie te osoby potrzebują. Czyli powiedzmy, że chcą się łatwo z tobą skontaktować, to robisz funkcję szybki, jakiś formularz kontaktowy. Chcesz, żeby na przykład wysłali zapytanie ofertowe, to ułatw to, zrób właśnie jakiś taki formularz zapytania ofertowego, gdzie tam łatwo ktoś tylko wypełni w 3 minuty i złoży tą ofertę, a nie, że gdzie będzie sam gdzieś tam się zastanawiał, jakie informacje potrzebujesz, żeby zrobić na przykład jakąś wycenę. Jeśli na przykład coś innego chcesz zapewnić, nie wiem, jesteś, powiedzmy, dietetykiem, układasz jakieś jadłospisy i tak dalej, to też możesz zrobić na tej stronie jakąś taką funkcję, jakieś ankiety, żeby ktoś sobie mógł coś tam pouzupełniać i sam automatycznie na przykład sprawdzić, jaki typ jadłospisu może byłby dla niego przydatny. Oczywiście to jest tylko przykład, ja też nie jestem dietetykiem, żeby powiedzieć, czy to, co teraz mówię, ma sens,
ale słuchajcie, no chodzi o coś takiego, żeby ułatwić zadanie takiej osobie. Albo właśnie jakieś takie funkcje, które mogą być przydatne dla tej osoby. Tu warto się zastanowić, co to by mogło być. No i przede wszystkim, jeśli osoby uciekają z Twojej strony internetowej, wchodząc na nią, to zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Tutaj można zrobić, jeśli już masz stronę internetową, można tutaj pobawić się w detektywa. Kurczę, mam jakąś lupę tutaj. Przydałaby się taka lupa. Nie mam lupy. Dobra, pobawić się w detektywa. Muszę sobie kupić lupę na takie te sytuacje. Mieć tutaj, powinnam mieć tutaj taki koszyk rekwizytów, jak o czymś mówię. Bawić się w detektywa i przejrzeć jakieś statystyki, na przykład Google Analytics, albo zainstalować jakąś wtyczkę do mapy strony, do jakiejś hitmapy, żeby sprawdzać po prostu, gdzie ludzie klikali i w jakim momencie uciekali ze strony. To jest super, natomiast jeśli jeszcze nie macie strony, to trochę trudniej, ale właśnie, może się wydawać, że trudniej, ale tak naprawdę jesteście na genialnej pozycji, ponieważ już na etapie planowania na kartce możecie sobie zaplanować dobrze projekt strony internetowej po kolei, ścieżki, o tym jeszcze też za chwilę opowiem, ale sobie ładnie rozrysować, co, gdzie, jak ma się znaleźć i dopiero na etapie klikania lecicie i po kolei wyklikujecie. Po pierwsze, to Wam mega, mega ułatwia tworzenie strony internetowej, bo dosłownie raz, dwa potem według tych obrazków sobie klikacie, klikacie, klikacie i sam etap realizacji strony jest, myślę, że około 3-4 razy krótszy. Nie? To jest bardzo dużo. A narysowanie jest naprawdę znacznie szybsze, bo jest to też, no my rysujemy, słuchajcie, no moja Aga, moja córeczka ma 1,5 roku, ona już sama rysuje, znaczy no wiadomo, jakieś tam ale już jest to pierwszy jakiś, pierwsza styczność, tak, z jakąś tam kredką, ręką, takim manualnym rysowaniem, więc jest to dla nas bardziej naturalne niż klikanie myszką na komputerze, więc znacznie szybciej my jesteśmy w stanie narysować projekt naszej strony internetowej i potem go wyklikać. To bardzo ułatwia sprawę, więc to jest jeden plus, ale drugi jest taki, nasza strona internetowa jest bardziej przemyślana. I to sprawia, że ludzie, jest większa szansa, że ludzie nie będą uciekać z Waszej strony, jak już na nią trafią, a to jest bardzo, bardzo ważne. Więc dobrze jest ten projekt przygotować zarówno strony głównej, podstron i takich najważniejszych, kluczowych stron, na których Wy chcecie, żeby odbiorcy Wasi się znaleźli na stronie. Więc to jest bardzo ważne i też tutaj nawiążę do tego wyzwania, które będzie miało miejsce 20-22 kwietnia. Zapiszcie się, zapiszcie się pod adresem olagie.pl/wyzwanie, bo właśnie na tym wyzwaniu strona www z pomysłem, my będziemy się tym zajmować. Będziemy się zajmować tym, jak narysować projekt Waszej strony internetowej, żeby ona była skuteczna. Mało tego w ogóle, co ja wymyśliłam. Co ja wymyśliłam, to wyzwanie będzie tak turbo zajebiste. Fajne. Jest rano, może dzieci słuchają. Będzie turbo fajne, że wymyśliłam, że będzie podczas niego szkolenie. W ostatni dzień wyzwania będzie szkolenie na żywo i słuchajcie, to szkolenie na żywo będzie takie, że my będziemy razem na tym szkoleniu rysować Wasze strony internetowe. Wy będziecie mieli kartkę, ja może nie będę miała kartki, może tutaj, żeby bardziej na komputerze było rysować, a może zrobię jakąś kamerę, że będziecie jeszcze widzieć na kartce, jak ja rysuję. Ale to będzie turbo. Ale będzie turbo to szkolenie. Mówię Wam, to będzie szkolenie hit. I mało tego, co ja jeszcze sobie wymyśliłam, osoby, które będą w tym wyzwaniu, będą dostawać certyfikaty uczestnictwa, więc jeśli będziecie chcieli podnieść sobie kompetencje zawodowe, mieć nowy certyfikat w swoim portfolio, gdzieś tam włożyć do teczki, to naprawdę to wyzwanie to będzie coś naprawdę turbo. O, zgadzam się, zawsze rysuję, mówicie? Aha, tu jeszcze piszecie o tych kolorach, tak, że niebieski to kolor biznesowy z dziedziny bankowości ubezpieczeń, dokładnie. Piszę e-book o kolorach, tak, tylko czasu mi brakuje na zakończenie, dokładnie, ale do żywienia niebieski totalnie nie pasuje. No, Mariola mówi, że tak, z dwóch kamer i z jednej rysujesz, a na drugiej ci widać, kurde, zrobię tak, jak nic tak zrobię. Więc będzie naprawdę mega, mega szkolenie. Będzie, o Boże, ale będzie dobre szkolenie.
Więc zapraszam Was, zarówno jeśli już macie stronę internetową, jak i jeszcze nie macie, to słuchajcie, tu oleci. www.lagie.pl/wyzwanie. Dołączcie i nie przegapcie. Osoby zapisane dostają certyfikat. I karty pracy, i wszystkie linki do burzy mózgów, więc jest naprawdę super. Dobra, więc mamy za sobą już te dwa problemy. Nikt nie przychodzi na stronę internetową. Drugie, uciekają z swojej strony internetowej. I trzeci problem, ludzie nie korzystają z swojej oferty. Już trafili na tą stronę internetową, nawet nie uciekli od razu, ale nie skorzystali z oferty. Czy to nie wysłali zapytania ofertowego, czy to nie kupili nic w sklepie, czy jeśli masz sklep online, czy to może no po prostu nie skorzystali z tej oferty, którą zaproponowałeś. I w czym tutaj największe problemy się pojawiają? Znowu są takie trzy największe problemy w tym temacie. I pierwszy z nich to jest brak ścieżki, brak celu. I kurde mol, to jest tak duży problem, że jak ja robię te piątkowe audyty waszych stron internetowych, to no to jest najczęstsza rzecz, która się u was pojawia. Ja widzę, że tutaj nikt na etapie tworzenia tej strony internetowej, ja przepraszam, dobra, przestań klaskać, nie zastanowił się, ale jaki jest cel tej strony internetowej? Jak mam za rękę na tej stronie internetowej w ogóle poprowadzić odbiorców? No nikt się nie zastanowił. I to jest też jeden z powodów, dla których to wyzwanie będzie, bo tam będziemy właśnie takie rzeczy rysować, ale już tylko wspomnę, o co chodzi. Chodzi o to, że jak projektujecie stronę internetową, to trzeba poprowadzić odbiorców za rękę do tej oferty. Jak nikt nie korzysta z oferty, może jej nie może znaleźć, nie? Nie jest może dobrze ku niej poprowadzony, tak? Więc trzeba tutaj dobrze to wszystko przemyśleć, tak? Są tak zwane lejki sprzedażowe, tak? Są konkretne takie sposoby, żeby przeprowadzić te osoby po kolei, czyli na przykład najpierw pokazać wiedzę merytoryczną na blogu, potem z bloga zaprowadzić tą osobę do na przykład jakiejś zakładki o mnie, dać opinię, żeby zwiększyć swoją wiarygodność, pokazać się od strony eksperta. Potem można właśnie dopiero zaprowadzić gdzieś do sklepu, do jakiejś naszej oferty, do jakiegoś formularza ofertowego i tak dalej. Ta ścieżka jest turbo istotna i ważne jest to, żeby ją przemyśleć też znowu na etapie kartki i długopisu, bo wtedy znacznie łatwiej potem to jest wyklikać na stronie internetowej. I to jest, uważam, że to jest jeden z częstszych błędów na stronach internetowych. I kolejna rzecz to jest nawigacja też. Nawigacja musi być intuicyjna, musi być taka, żeby jak ktoś wejdzie na naszą stronę, to wiedział, jak skorzystać z tej oferty, tak? Jeśli ktoś wszedł na stronę internetową i przeczytał kilka zdań, okej, ale jak skorzystać z oferty i nie znalazł tego w kilka sekund, no to mógł pójść do konkurencji, tak? No bo nie wiedział, jak was zatrudnić na przykład. Więc to jest tak turbo istotne, a często problematyczne. Więc przede wszystkim cel, ścieżka i porządna, dobrze dobrana nawigacja, intuicyjna, słowa w nawigacji dobrze dobrane, żeby każdy wiedział, o co chodzi. To jest właśnie jeden z częstszych błędów, że albo jest nieintuicyjnie, albo nieczytelnie, albo są słowa takie, że w sumie to nie wiadomo, co można znaleźć pod taką zakładką. Dlatego to jest takie istotne. I kolejna rzecz jest taka, dlaczego nie korzystają z oferty? Przeczytaj tą ofertę. Sprawdź, czy to jest dobra oferta. Może w tym jest problem, tak? I tutaj warto pamiętać, że oczywiście, jeśli nie jesteśmy w jakiejś takiej branży publicznej i nie musimy brać udziału w przetargach, tak? Gdzie najtańszy to zazwyczaj jest uważany za najlepszy, tak? Pamiętajcie, że dobra oferta nie zawsze oznacza, że to jest tania oferta, tak? Ważne jest to, żeby dobrze przedstawić jakość naszej oferty, plusy, korzyści dla naszych odbiorców. To jest dobra oferta. Nie zawsze musimy tutaj lecieć z ceną jak najniżej, bo czasami dla niektórych jak najniższa cena może oznaczać, że okej, coś tu jest nie tak, może lepiej poszukać kogoś, kto ma wyższą, tak, a lepiej przedstawione korzyści z korzystania z takiej oferty. Więc tu też jedna z ważnych rzeczy, dlaczego nie korzystałem z oferty, czy to jest na pewno dobra oferta.
Znowu tutaj, o czym mówiłam wcześniej, trzeba się zastanowić, czy znowu nie jest ta oferta dla wszystkich, bo jak jest dla wszystkich, to często dla nikogo. I nie bać się, że gdzieś tam ucinamy gdzieś jakichś potencjalnych klientów, ale mówimy wtedy, mamy mniejszą grupę potencjalnych odbiorców, ale mówimy wtedy ich językiem korzyści. I dzięki temu, mimo że ta grupa powiedzmy jest mniejsza, to może więcej osób procentowo z niej skorzystać, znacznie więcej niż z takiej dużej grupy, tak, nieokrojonej jakąś konkretną niszą albo jakimś skrawkiem treści. I wtedy może się okazać, że mimo że ta grupa była taka duża, ale nikt nie kupował, zmniejszyliśmy ją, ale mówimy językiem tylko przystosowanym dla tej grupy i nagle się okazuje, że sprzedaży mamy napęczki, tak? I tutaj też to jest jedna z takich bardzo, bardzo ważnych kwestii, żeby tą ofertę stworzyć taką, żeby była pisana językiem korzyści, żeby była dostosowana do grupy odbiorców. I też to jest istotne, jeśli ma oferta być dobra, to w tej ofercie pokazujemy opinie, referencje innych osób, pokazujemy jakość, pokazujemy też to, jak się używa naszych produktów, jak to wygląda, jak najbardziej próbujemy pokazać, mimo że to jest medium, internet i tak dalej, ale pokazać wrażenia skorzystania. Jeśli to jest produkt materialny, to jakieś takie zdjęcia, filmiki, jak się go wykorzystuje, jak to na co dzień wygląda, jakieś po prostu tak, żeby osoba potencjalnie zainteresowana się poczuła tak, jakby go miała i chciała już go mieć, ten nasz produkt. Więc takie rzeczy wchodzą w skład dobrej oferty. I słuchajcie, jeśli Was bardzo interesuje ten temat, jeszcze za chwilę podsumuję, jak macie jakieś pytania, to teraz jest dobry moment na ich tutaj zadawanie. Sekundkę, jeszcze tylko napiję wody. Ja jeszcze podsumuję, jeszcze przejdę do Waszych pytań. Powiedziałam, że kilka macie. Więc słuchajcie, jeśli macie, jeśli chcecie stworzyć własną stronę internetową, ale obawiacie się, że nikt na nią nie przyjdzie, ludzie będą z niej uciekać albo nie skorzystają z Waszej oferty i cała robota pójdzie na marne, to te rady, które dzisiaj powiedziałam, naprawdę będą dla Was na wagę złota. Natomiast jeśli już macie stronę internetową i widzicie, że tak się dzieje, to tym bardziej. Więc ja jeszcze krótko podsumuję. Jeśli nikt nie przychodzi na Twoją stronę internetową, to zastanów się, czy dobrze wyznaczyłeś grupę docelową. Czy wiesz, kim są osoby z grupy docelowej, jakie są ich problemy, bolączki i jak możesz je rozwiązać. Następnie zastanów się nad identyfikacją wizualną, tak? Czyli jaka kolorystyka, jak ma wyglądać Twoja strona internetowa, jakie fonty, żeby to wszystko pasowało zarówno Twoim odbiorcom, jak i do branży, w której tworzysz swoją stronę internetową. Kolejny punkt to jest zawartość. Zastanów się, co ma być na tej stronie internetowej i jak to będzie pomagało Twoim odbiorcom w rozwiązywaniu ich problemów, tak? Kolejny punkt to dlaczego uciekałem z Twojej strony internetowej i jak temu zaradzić, no sprawdź, czy tematyka jest pod Twoich odbiorców dobrze dobrana, czy nie jest zbyt ogólna albo za wąska, i żeby była tak dobrze dobrana, żeby interesowała Twoich odbiorców. Następnie wprowadź na swojej stronie takie funkcje, które pomogą tym odbiorcom w rozwiązywaniu ich problemów, żeby to zrobić szybko, często nawet możesz automatycznie jakieś szybkie takie formularze ofertowe albo jakieś kalkulatory, po prostu takie funkcje, żeby ta strona internetowa miała, które będą rzeczywiście przydatne odbiorcom. No i przede wszystkim zacznij realizację strony na papierze, nie klikając, na papierze. Ja wiem, że często to się wydaje, że to odwleka nas od realizacji tej strony, ale tak naprawdę to jest w stanie kilkukrotnie przyspieszyć stworzenie strony internetowej. I to jeszcze powiem, że często niezależnie od tego, czy robimy stronę internetową samodzielnie, czy zlecamy komuś. I tak ja zachęcam najpierw od samodzielnej pracy na papierze, bo to usprawni proces i też sprawi, że ta strona internetowa będzie skuteczniejsza, ciekawsza i będzie też osiągała założone przez ciebie cele. No właśnie, jak powiedziałam o celach, to trzeci punkt, trzeci problem, ludzie nie korzystają z swojej oferty. To jak możemy temu zaradzić?
dobrze przemyślany cel po kolei, jak ścieżka ma wyglądać, jak będziesz za rękę wprowadził odbiorcę, prowadziła odbiorcę na swojej stronie internetowej, następnie dobrze przemyślana, intuicyjna, czytelna nawigacja i dobra oferta. Dobra, niekoniecznie tania, dobra, tak? Czyli jakość, referencja i dostosowanie do grupy odbiorców. Nie do wszystkich, ale do tych, na których ci zależy. I to są te trzy powody, które najczęściej sprawiają, że strona internetowa zawodzi, i też do każdego trzy sposoby na to, jak to rozwiązać. I ja zachęcam do tego, że jeśli nie macie strony internetowej, to właśnie od tego zacząć, bo już na etapie realizacji strony internetowej budujecie naprawdę cegiełka po cegiełce bardzo, bardzo solidny fundament pod stronę internetową. Jest szansa, że ona już od razu będzie spełniać wasze oczekiwania, spełniać oczekiwania waszych odbiorców i będzie przede wszystkim działać, zarabiać dla was. Natomiast jeśli jeszcze nie macie, jeśli już macie stronę internetową i widzicie, że któryś z tych problemów się pojawia, to naprawdę zachęcam do przyjrzenia się też temu i wprowadzenia różnych modyfikacji. I jeśli was interesuje to, o czym ja dzisiaj mówiłam, ja będę ten temat w trakcie tego dzisiejszego live'a, tudzież jeśli słuchasz jako formę podcastu, nie jestem w stanie wszystkiego dokładnie omówić. Dlatego ja was zapraszam na wyzwania. Strona www z pomysłem, które będzie miało miejsce w dniach, to będzie trzydniowe wyzwanie, 20, 21, 22 kwietnia. I słuchajcie, przez te trzy dni będzie się dużo działo. Będzie się dużo działo na Instagramie, bo będzie specjalna burza mózgów nad tematyką. Będziemy się zastanawiać nad celem waszej strony. Będziemy właśnie te wszystkie ścieżki budować. Będziemy rysować waszą stronę internetową na papierze, na specjalnym szkoleniu, które będzie w ostatni dzień wyzwania. Będzie szkolenie na żywo, będziemy razem rysować. Wy będziecie mieli kartki, ja będę miała kartki, będziemy razem rysować waszą stronę internetową. I będzie naprawdę mega, mega to przydatne i mega, mega przede wszystkim praktyczne wyzwanie. Ja was zachęcam, żeby się zapisać. Osoby, które się zapiszą, które będą na żywo, otrzymają też możliwość otrzymania takiego certyfikatu w PDF-ie uczestnictwa. I uważam, że to też będzie świetna sprawa na podniesienie kompetencji zawodowych, więc jeśli jeszcze was nie ma w tym wyzwaniu, zachęcam do tego, żeby się zapisać. Startujemy 20 kwietnia. Do 20 kwietnia będzie można się zapisać. Mało tego, po zapisaniu dostaniecie coś, jeszcze taki specjalny turbo prezent ode mnie, ale to nie zdradzę, będzie tylko dla osób, które się zapisały. Taka informacja zaraz się wam pojawi po zapisie. Więc tak to wygląda. A ja widzę, że tutaj macie pytania. Jeszcze przejdę do waszych pytań. O, mówicie, że wow, rysuje się na to wyzwanie. Uhu, ekstra. Dobrze, że akurat jestem na etapie tworzenia strony sklepu. To wyzwanie jak znalazł, ustrzegę się błędów, ale się cieszę. To jest właśnie w tym problem. W tym moc, że właśnie od razu już pozbywasz się na start. W jaki sposób zapisać się na wyzwanie pod adresem olag.pl/wyzwanie. Jeśli mnie oglądacie na Instagramie bądź na Clubhouse mnie słuchacie, to możecie wejść u mnie w Instagram, w bio i tam jest link do zapisu, że nie będziecie musieli przepisywać tego adresu. Mariola pyta, Ola, omówisz też motywy w wyzwaniu? Ostatnio dostałam feedback, że moja strona jest zbyt klasyczna i mało nowoczesna, że niby za mało fajerwerków. Stoję znowu przed wyborem kupna motywu do nowej strony. Nie, nie będę omawiała tematu motywów, ponieważ to wyzwanie będzie bardziej kartkowe, tak? Czy bardziej koncepcyjne, bardziej na tej etapie. Natomiast to nie oznacza, że to wyzwanie ci się nie przyda, bo jeśli się okaże, że w czasie wyzwania będziesz mogła sobie rysować po kolei, tak? Co powinno się znaleźć na twojej stronie internetowej, mimo że już ją masz, tak? To już na tym etapie, jak sobie rozrysujesz, to potem łatwiej będzie ci znaleźć motyw, nie? Będzie łatwiej znaleźć motyw, bo będziesz mieć tutaj najpierw rozpisaną listę, jakie funkcje powinien spełniać, co powinno się znaleźć na tej stronie. Potem będziesz miała po prostu rozrysowane jakie elementy, co, gdzie, jak i też łatwiej będzie znaleźć motyw do tego. Natomiast ja nie będę tego poruszała na wyzwaniu, bo to będzie wyzwanie bardzo, bardzo koncepcyjne, ponieważ jak ja robię audyty waszych stron internetowych na Instagramie, każdy piątek, pamiętajcie,
rano warto wejść do mnie na story i wrzucić link do strony, bo mogę też wtedy Wam taki audyt przygotować bezpłatnie. Uważam, że najwięcej problemów na stronach internetowych jest na etapie koncepcji. Niestety, na etapie koncepcji no, to leży i kwiczy, po prostu sobie klikamy i a może to dam tutaj, co by tu dać, a może to. Nie? I tak to wygląda, że po prostu no, zero zastanowienia się. Dlaczego? Ale po co? Ale jaki cel to ma spełnić? Czy to na pewno będzie spełniało mój cel? Czy dzięki temu, że umieszczę to tutaj, to klient skorzysta z mojej oferty, bo to najczęściej jest główny cel strony, tak? Zastanówmy się nad tym i nie róbmy tego bez zastanowienia, po prostu se klikając, a tu dam to, tu dam to, tu dam to, tak? No nie, nie. Pokażę Wam, jak to zrobić dobrze na tym wyzwaniu. Zapraszam Was serdecznie, dzięki wielkie za uwagę. Ja już myślę, że będę się z Wami żegnać, chyba że jeszcze macie tutaj jakieś pytania, ale chciałam, żeby ten dzisiejszy live był taki prosty, krótki, przyjemny, merytoryczny od wtorkowego rana. Słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że spotykamy się w wyzwaniu. Przypominam, olagie.pl/wyzwanie. Możecie się zapisać, też przeczytać tam więcej informacji na jego temat. Trzymajcie się ciepło, miłego wtorku i mam nadzieję, że ten powrót po świętach będzie dla Was fajny. Ja myślę, że to będzie fajny tydzień, w ogóle tydzień w pracy, który ma 4 dni. Tak powinno być co tydzień. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego i pa, pa. Wiecie co? Teraz jest tutaj, mam tu Clubhouse, mam tu Instagram i mam tu Facebooka i YouTube'a i jeszcze tutaj podcast się nagrywa. Ja teraz się bardzo, bardzo mocno zastanawiam, które mam najpierw wyłączyć. Słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę. Muszę sobie tutaj zrobić jakiś algorytm co po kolei. To powiedzmy, że najpierw się pożegnam z... z kim się tu najpierw pożegnać? Ciężka sprawa. Dobra, słuchajcie, najpierw trzymajcie się Facebook, Instagram, papa. Nie Facebook, Instagram, tylko Facebook, YouTube. Facebook, YouTube, papa. Ja tutaj lecę.